Witam Was, moi kochani. Zostałem poproszony na YouTubie, żeby opowiedzieć coś o sobie, o jakichś swoich zainteresowaniach. W związku z czym postanowiłem nakręcić kolejną serię filmików. I te filmiki mają Wam pomóc zrozumieć moją osobę, przybliżyć Wam ją. I tak jakby chciałem poopowiedzieć o sobie, że... Jednym z moich hobby jest zbieranie kamieni. I tak jakby celem dzisiejszego filmiku jest przedstawienie pierwszego mojego kamienia z mojej serii. To jest hiacynt. To jest specjalny i wyjątkowy kamień, którego znalazłem kiedyś na spacerze. Może będziecie się śmiać, ale ten kamień jest dla mnie wyjątkowy. Wezmę go do ręki, żebyście mogli zobaczyć mniej więcej kształt i to, jak ten kamień wygląda. Pamiętajcie, że jednocześnie nagrywam filmik i opowiadam o tym kamieniu. Na początku to może chciałbym przedstawić jego wygląd, pokazać Wam, jak on wygląda. I zauważcie, że kamień ten nie jest okrągły. On jest jakby tutaj tak lekko płaski z góry. Nie wiem, czy go w ogóle dobrze widzicie, bo jest ciężko mi zobaczyć ostrość na aparacie. Ale nieważne, przystępuję może do... Chciałbym na początku właśnie przedstawić Wam ten kamień i na początku zauważcie, że on tak może leżeć, a tak jak go wezmę, to on nie leży, tylko się już kładzie jakby na jedną czy na drugą stronę. W związku z czym on po prostu z jednej strony jest płaski całkowicie, a tutaj jest jakby taki, że go nie można postawić. Czyli tutaj jest jakby taki bardziej zaokrąglony, tak w tą stronę, a tutaj już na przykład nie. Czyli w tą drugą stronę też nie można go postawić, bo też się kładzie. Tak. No i więcej o tym kształcie, no co no. Tutaj mam wrażenie, że nie wiem, czy właśnie muszę patrzeć cały czas na kamerę, czy wy to dobrze widzicie. Tutaj mam wrażenie, że jest jakby kawałek takiego kamienia górskiego tutaj na początku. Nie wiem, czy właśnie będziecie dobrze to widzieć. Tutaj też. Tutaj jest on trochę ostry. Tutaj jest jakby trochę czarny. No i tutaj generalnie jest takie na początku, może zacznę od lewej strony, jak go położę w tą stronę, że tutaj jest takie małe jakby wygłębienie. Tutaj przychodzi się dalej, to jest taki lekki tunel, tu takie zejście i tu takie już jakby trochę ostre, jakby bardziej takie, jak to pokazują na firmach nieraz, że jakby, że te kobiety jakby tak tną tę skórę tymi kamieniami. No i z drugiej strony generalnie to samo, no nie chce mi się tego opisywać, bo jakby wszystko już widzicie. No i co, no dostałem wiele maili o tym, że moje filmiki podobają się Wam, że chcecie więcej dowiedzieć się o mojej osobie. W związku z czym właśnie postanowiłem nakręcić coś o swoim hobby, żeby przedstawić Wam jakby bliżej swoją osobę, żebyście mogli mnie zrozumieć. Moje dobre i złe strony. Wczuć się w moją osobę. No i gdybym chciał opowiedzieć coś właśnie o tym kamieniu, to jest on dla mnie wyjątkowy. Znalazłem go na jednym ze swoich spacerów. W momencie, kiedy dostałem od swojej koleżanki ze schroniska pierwszego psa, z którym mogłem iść na spacer, bo byłem wolontariuszem, może nie wiecie, właśnie to jest taka pierwsza rzecz też, którą możecie się dowiedzieć, że byłem kiedyś wolontariuszem w schronisku. Zajmowałem się wyprowadzeniem psów, a całym swoim życiu marzyłem o tym, żeby posiadać jakiegoś psa. I właśnie moja koleżanka o tym wiedziała i wiedziała, że tym może mnie ucieszyć i w związku z czym dała mi takiego psa, żebym się nim zajął, wyprowadził się. Tak dokładnie to był taki program, w którym pewne osoby mogą mieć psa na własność. Ale program ten przewidywał to, że psem możemy zająć się w jednym dniu. I
Ja jakby cały dzień zajmowałem się tym psem, wtedy jakby spełniłem jedno ze swoich życzeń, takich życiowych, bo takich marzeń jakby życiowych, bo zawsze chciałem mieć psa całe swoje życie. I wyprowadzałem go na spacer, tam dawałem mu wody, dawałem mu jeść i w czasie tego spaceru właśnie znalazłem ten kamień. On najbardziej rzucił mi się w oko, schowałem go do kieszeni, bo chciałem upamiętnić ten moment w swoim życiu, w którym spełnia się jedno z moich marzeń, czyli mianowicie spacer z tym psem. I dzisiaj, kiedy wyciągam ten kamień ze swojej kolekcji, to pamiętam tamten dzień, pamiętam, kiedy spełniło się jedno z moich życiowych marzeń. Właśnie spędziłem cały dzień z psem, wyprowadzałem go na spacer, to było takie piękne. Rzucałem mu jakby patyczek, on biegł po niego, no po prostu scena jak z filmu. Dzisiaj jest mi trochę tak jakby głupio o tym mówić, bo nie ukrywam, no łatwo się wzruszam łzami, może pociec z oka, no po prostu taki mam charakter, no łatwo się wzruszam i nie jest mi łatwo o tym mówić, ale po prostu stwierdziłem, że tą historię wam przedstawię, bo jest ona warta mojej uwagi. Tak samo jak właśnie ten kamień, który cały czas mam w swojej kolekcji i przypomina o tym momencie w moim życiu, gdy spełniło się jedno z moich marzeń. No to wszystko na temat tego kamienia. Będę kręcił kolejne filmiki na temat kolejnych kamieni z mojej kolekcji. Jeżeli macie jakieś uwagi, podziękowania lub słowa otuchy, to nie ma problemu, możecie do mnie napisać na maila. Pamiętajcie też, że jestem otwarty na słowa krytyki i chętnie usłyszę każde słowo, nawet negatywne słowa z Waszych ust. Pozdrawiam serdecznie.